Jak oduczyć szczeniaka podgryzania rąk? Najczęstsze problemy, jakie mają opiekunowie z wychowaniem szczeniąt, to nauka czystości oraz problem z podgryzaniem dłoni. Jeżeli mówimy o tym drugim problemie, to wynika on z potrzeby zabawy. Psy podczas zabawy uczą się hamowania gryzienia. Jednak ludzka skóra jest dużo wrażliwsza od psiej. Dlatego proponuję, abyś konsekwentnie oduczał każdej formy podgryzania dłoni. Przedstawiam Wam Ediego. To 2-miesięczny owczarek staroniemiecki i dziś pokażemy, w jaki sposób oduczać podgryzania dłoni. Do ćwiczeń przyda Ci się zabawka, którą będziesz mógł się przeciągać z psem oraz druga zabawka, którą pies będzie mógł rzuć lub lizać, gdy nie będziesz mógł się nim zająć. Trzymaj Edi. Plan działania. Nigdy nie baw się z psem tak, by mógł podgryzać Twoje dłonie. Wypracuj zabawkę do szarpania. Zadbaj o gryzaki oraz zabawki wypełnione smakołykami do lizania. Zasada pierwsza. Nigdy nie baw się z psem tak, by mógł podgryzać Twoje dłonie. Pierwsza i najważniejsza zasada. Pamiętaj, nigdy nie baw się swoimi dłońmi z psem. Na przykład w zapasy czy w polowanie. Jeżeli chcesz wykorzystać dłonie do kontaktu z psem, wykorzystaj je w sposób spokojny, głaszcząc psa, uspokajając go, tak jak ja w tym momencie z Edim. Tak jest. Dobry pies. Świetnie. Jeżeli podczas takiego głaskania pies dotknąłby zębem Twojej skóry, powiedz nie, zabierz ręce i odejdź od psa. Jeżeli pies jest natrętny lub natarczywy, możesz wyjść do innego pomieszczenia. Zasada druga. Wypracuj zabawkę do szarpania. Pamiętaj, że w jakiś sposób musisz zaspokoić drapieżne potrzeby swojego psa. Proponuję wykorzystać zabawkę, którą będziesz mógł wspólnie z psem się przeciągać. Dawaj, Edi, zobacz. Zobacz, tak jest. Dobrze, dawaj. Tak jest, super. Tak. Pozwól psu chwycić zabawkę i wspólnie się z nim przeciągaj. Teraz twój pies może zanurzyć w niej swoje zęby. Dobrze. Dawaj. Dawaj. Tak jest, patrz. O, tak jest, super. Dokładnie, w jaki sposób wypracować zabawkę, pokazywałem w filmiku z Władkiem. Zapraszam do obejrzenia. Dobry pies, super, dawaj. Zasada trzecia. Zadbaj o gryzaki oraz zabawki wypełnione smakołykami do lizania. Przygotuj sobie też różnorodne gryzaki dla psa, które będzie mógł lizać lub rzuć. Trzymaj, Edi, zobacz. Pamiętaj, aby często zmieniać gryzaki. Jeżeli Edi znudziłby się tym gryzakiem, który właśnie wylizuje, podmieniłbym go na inny, który może sobie rzuć. Zobacz, Edi. Wtedy zabierz tego gryzaka, którym pies się znudził. W ten sposób twój pies będzie zawsze zainteresowany tymi gryzakami, które mu zostawiasz. Podsumowanie. Nigdy nie pozwalaj psu, aby podgryzał twoje ręce. Unikaj gwałtownych zabaw oraz zapasów. Pozwól psu podgryzać i szarpać zabawkę podczas wspólnej zabawy. Przygotuj gryzaki i zabawki wypełnione smakołykami, by pies zajął się ich podgryzaniem.